Cześć, tu Paweł Pietraszko, zapraszam na minutę ze mną. Swoją przygodę z siatkówką zacząłem dość późno, bo w wieku 17 lat. Wcześniej oczywiście miałem jakąś styczność z piłką, ale traktowałem to bardziej jako zabawę. Trafiłem do MOS-u Opole, tam mnie prowadził Jerzy Tracz. Byłem rok we Francji, w National 2. Był to poziom mniej więcej drugiej ligi polskiej. Trafiłem tam zaraz po technikum i nauczyłem się tam dużo od trenera Zielińskiego i na pewno była to fajna przygoda, którą bardzo miło wspominam. Katowice wspominam bardzo dobrze, spędziłem tam 3 lata wraz z awansem z pierwszej ligi do Plus, także też tam były moje początki w Plus Lidze, można powiedzieć, bo zadebiutowałem tam właśnie na parkietach Plus Ligi. Na pewno dużo doświadczenia pod okiem trenera Gruszki. Cel na pewno pomóc drużynie w osiągnięciu jak najlepszego wyniku. Mam nadzieję, że tak będzie i będziemy starać się wygrać każde spotkanie, nieważne czy to w lidze, czy w pucharze CEF. Będziemy się chcieli pokazać z dobrej strony w tym pucharze, skoro już dostaliśmy szansę grania w nim.